Cześć moi kochani, witam was w grudniowym tagu, który nakręciła Miss Potocki, Justyna Miss Potocki. Nakręciła i wymyśliła. No troszkę tutaj perfum wam pokażę. Mam nadzieję, że nie będę się bardzo dublować, chociaż troszkę wydaje mi się, że będę, bo Justyna ma takich kilka zimowych typów jak ja. No ale nic, zobaczycie moją wersję tego tagu. Jedne perfumy mogłyby tu być odpowiedzią na większość pytań, ale postaram się troszkę urozmaicić. Nie przedłużając, przechodzę do rzeczy. Numer 1. Jaki zapach kojarzy Ci się z przedświąteczną aurą? No i właśnie tutaj już by się odpowiedź nasuwa. Nawet pod kolor mojego sweterka. To jest zapach, który już wiecie pewnie, jeśli oglądacie mnie dłużej. Elixir de Marveille od Hermès. Cudny zapach. Dla mnie to jest 100% świąt przez lata i mam go ładnych parę lat i używam go w zasadzie tylko przez święta. No już mam połowę. Przez święta głównie i tak w tym tygodniu najbliższym świąt zwłaszcza. No jak miałam mniej perfum, to używałam częściej, powiedzmy w samym grudniu, a w ciągu roku nie używam go w ogóle. To jest dla mnie zapach świąt i chyba nim już zostanie zawsze. Natomiast, no tak, dobra. Mogę jeszcze tutaj powiedzieć jedną rzecz, bo wiem, że właśnie to jest zapach, do którego zachęciła mnie Miss Potocki do spróbowania. Akurat udało się, że podczas którychś zakupów perfumeryjnych na grupie dostałam taką śmieszną odleweczkę w takiej małej fiolce. W ogóle ciekawy pomysł. I Justyna Miss Potocki mówiła o tym zapachu w ubiegłym roku, że to jest dla niej zapach świąt i takich jarmarków bożonarodzeniowych. I to jest Lush Lord of Misrule. I powiem wam, że tak, że to też jest super zapach, tam jest mnóstwo takich przypraw korzennych, cynamonu. Jest też taka laszowa nuta, taka waniliowa. I ten zapach też mi się miło używa i myślę, że mogłabym mieć też takie perfumy na okres zimowy. Na okres właśnie przedświąteczny, myślę, że ta próbka jeszcze na jeden raz mi starczy. Numer 2. Gdyby Święty Mikołaj nosił perfumy, co by to było? No i tak zaczęłam się zastanawiać. Myślę, że jakieś takie eleganckie, męskie perfumy. Ale tak sobie pomyślałam, że może by mu dodać jakiegoś takiego sznytu. I tak zaczęłam myśleć, czy może Przemysławka, tak, tego typu, nie? Taka woda kolańska, no bo kolańska, bo to jest taki, no wiadomo, Święty Mikołaj, starszy mężczyzna. Niby taki w świecie zabaw, ale z drugiej strony no, już swoje lata ma, więc coś takiego bardziej eleganckiego, ale pomyślałam, że taka Przemysławka i tego typu wody kolońskie może nie i tak zaraz obok wychynął mi Szalimar i pomyślałam, no, że to zdecydowanie mogły pachnieć Święty Mikołaj, dlatego że tutaj jest ta nuta taka kolońska, taka klasyczna, trochę retro nuta kolońska w Szalimarze, ale mamy tutaj jeszcze mnóstwo dodatkowych nut. Teraz w zimie on pachnie cudownie. On to jest w ogóle tak ciekawy zapach. On w lecie się świetnie sprawdza, bo wychodzą te cytrusy, które są w nutach serca. Nie serca, nuta głowy. A teraz ta nuta bazy pięknie się, taka ciepła, otulająca się robi, wychodzą te takie przyjemniejsze, takie otulające nutki. No cudnie. Myślę, że Mikołaj jak najbardziej. Ja wiem, że to jest zapach, który jest dedykowany kobietom, jednak on zawsze dla mnie pachniał mocno uniseksowo. Spokojnie dla mnie facet mógłby tak pachnieć. Nie wiem dlaczego, no to były takie czasy, że wtedy nie było perfum uniseksowych, tylko się trzeba było to sortować. Dzisiaj żyjemy na szczęście w innych, więc myślę, że Szalimar i Mikołaj jak najbardziej. Jakie perfumy kojarzą Ci się z zapachem zimowego powietrza? Mam dwa zapachy. Pierwszy, który jest dla mnie taki zima, ale taka mroźna zima, super krystaliczna. No to tutaj bym miała zapach, o którym ostatnio mówiłam i który jeszcze, jeśli jest dostępny, to polujcie, bo jest piękny. Lady Emblem Le od Montblanc. On pachnie turbo krystalicznie, plus ma drzewne nuty i ma izoe super, więc ta taka... Często w zimie... jak jest mróz, to czujemy zapach palonych kominków i drewna palonego. Jeżeli macie tyle szczęścia, a nie tak jak zapach smogu niestety, który jest okropny w Polsce, po prostu przynajmniej u nas jest dramat.
No, ale czasem jest tak, że czuć na szczęście zapach kominka, unoszącego się dymu z kominka na zewnątrz, nie w środku domu, bo to o tym na to będzie inny zapach. Więc jest ta drzewność taka gdzieś tam tego ogrzewania, powiedzmy, ale jest krystaliczność tego głównych nut, powiedzmy. Krystaliczność głównych nut, krystaliczność tego zmrożonego powietrza. Postawię sobie tutaj flakonik, bo jest dość ładny. I tak pomyślałam jeszcze, dawno o tym zapachu nie mówiłam, ponieważ jest to taki aldehydowiec troszkę. Juliet Hazegane, Citizen Queen. I właśnie to jest taki też świeży zapach z nutą retro, ale w takim nowoczesnym wydaniu. Ja nagrywam o tym zapachu i jeszcze o szypr vanille, który też bardzo polecam na zimę. Filmik tutaj Wam linkuję. Tak jak mówię, ja lubię aldehydy i one w zimie wybrzmiewają najlepiej i no, nosi się je bezpieczniej, nie przytłaczają tak jak w inne pory roku, jak jest bardzo chłodno. I aldehydy też są dla mnie właśnie zapachem takim tego zimowego powietrza, takiej świeżości, mrożności, zmrożonego powietrza. I zapachy aldehydowe, też Chanel 5, to by też były zapachy, które mogłabym tutaj umieścić. Numer 4. Jaki zapach założyłabyś na jarmark bożonarodzeniowy? No i wiem właśnie, że Justyna mówiła o tym Lord of Misrule. Tak, owszem, to jest zapach, który myślę, że mogłabym założyć na jarmark bożonarodzeniowy, ale jak jesteśmy też przy Marcelarz, spokojnie z moją miłością ostatnią do wanilii i zapachów z wanilią, szukałam odpowiedniej wanilii i też kupiłam właśnie z Lasha, to już jest pełne opakowanie, nie odlewka, Vanillary. Zapach waniliowy. Myślę, że fajnie by też współgrał, bo jarmark bożonarodzeniowy ma też swoje zapachy, więc jakby z tamtymi nutami nie gryzłby się i z dymem ta wanilia by fajnie współgrała i z tymi innymi zapachami takimi bliskich, z jakimiś nutami choinek czy słodyczy, powiedzmy. Mógłby fajnie brzmieć ten zapach waniliowy i nie byłby taki męczący właśnie w zestawieniu z innymi zapachami. Ten zapach Vanillary to jest taka specyficzna wanilia, bo ona na początku mocno pachnie tak jak taka prawdziwa wanilia, laska wanilii. A taki zapach, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest taki na pograniczu troszkę smrodku zapach. To znaczy nie śmierdzi mi taka prawdziwa wanilia, ale ona jest tak, no wiecie, na samym na pograniczu. Potem ten zapach się tak bardziej wysładza, ale nie jest to taka wanilia jak na przykład w Bath & Body Works, giełce, którą ostatnio kupowałam. Warm Sugar, Warm coś tam Sugar, tu Wam też podlinkuję. Taka typowa kosmetyczna wanilia. Ten jest taki bardziej, taka bardziej jest słodka, ale bardziej wytrawna. Super, brawo po prostu, brawo. Taka bardziej wytrawna wanilia, ale taka waniliowa wanilia. Jak laska wanilia, nie taka słodka wanilia z kosmetyków na przykład. Tutaj jest pytanie, perfumy, które kojarzą Ci się ze śniegiem. No i właśnie, to bardzo współgra u mnie z zapachem zimowego powietrza, bo ten śnieg, jak wąchamy śnieg, pachnie tak jak to powietrze. I podobnie właśnie, też myślałam o tych perfumach Lady Emblem Low, ale głównie perfumy aldehydowe pachną dla mnie bardzo śniegowo i aldehydy to jest taki... Wszystkie, które mam z aldehydami, świetnie się wpisują w ten czas, więc nie mam jednych perfum. No i właśnie to szypr vanille, Juliet Hazegane, Citizen Queen, to są zapachy, które mogę Wam, tak jak chcecie coś spróbować, to możecie i lubicie aldehydy, to tamte dwa zapachy jak najbardziej. Perfumy na wigilijną, a nie, przepraszam. Jakie jest Twoje najważniejsze wspomnienie olfaktoryczne związane z zapachem świąt? Jeśli chodzi o perfumy, no to Elixir de Merveille przede wszystkim, ale ja uwielbiam w święta zapach choinki. Nie znalazłam perfum, które pachną ładnie drzewami takimi jak... No jak zapachy igieł na przykład, bo dużo tych zapachów z takimi nutami choinek niestety gdzieś tam... Gdzieś tam troszkę sobie takimi na pograniczu odświeżacza do toalety pachnie. Co jest niestety przykre, ale może Wy mi coś polecicie, co pachnie jak choinka.
bo jestem bardzo zainteresowana. Tylko no pewnie zniszczę, no bo gdzież. Tylko taki, no trochę się boję, bo czasem też te iglaste nuty przechodzą w taki zapach taki świeży, wręcz morski, który... Coś mnie swędzi. Psi włos mi się do nosa przykleił, przepraszam, ale no u mnie psy zawsze są jakoś obecne w tych filmach. Jak nie w postaci włosów, to w postaci tuptania. Tutaj też tuptają. Także taki świeży, wręcz morski zapach, którego ja nie bardzo lubię. Więc z tymi igłami, no jak znacie jakiś fajny zapach do przetestowania, to dawajcie znać. Perfumy na zimowy spacer. No i tutaj... mam dwa zapachy. To znaczy, ja teraz używam raczej takich mocniejszych perfum, tak jak mówię, aldehydowców i takich, no też takie jakieś słodsze zapachy, ale pomyślałam, że coś wam pokażę, no takie gadanie gadaniem. Cabochard od marki Grè. Świetny zapach, żeby wypróbować teraz. Mocno retro, ale taki, wiecie, retro z pazurem. To jest zapach, który mi się kojarzy z taką kobietą, która gdy wszyscy nosili sukienki, to ona paliła papierosy w tym takim tej cygaretce, nie wiem jak, w lufce, o, w takiej lufce. Nosiła spodnie, miała mocny makijaż, czerwoną szminkę i w jakiejś takiej no może spelunce takiej siedziała, gdzie ktoś grał na fortepianie, ona śpiewała takim ochrypniętym głosem. To by było to. O. Tylko takie wersja retro, nie nowoczesna. Naprawdę super zapach. Dostałam od mojej dobrej koleżanki i ona wie, co ja lubię. Albo zapach, który świetnie się wpisuje po prostu w zimowo-kominkowy, taki zimowo-kominkowy czas. By the Fireplace od Maison Margiela. Udało mi się kupić aż tyle. Nie chciałam całej flaszki, no bo wiecie, ja naprawdę lubię kupować takie niecałe flakony. Mam jeszcze resztkę chyba odlewki, ale ten zapach jest cudny. On pachnie i kominkiem, i takim udem właśnie kominkowym, ale potem się przeradza w taką słodką wanilię, jak z kaw, takich z tych wszystkich takich kawiarni popularnych, takich nie wiem, jak latte macchiato, caramel macchiato, o właśnie takie, jak ta bita śmietana z jakimiś waniliowymi nutami. No jest cudny. Podobny Bohemian Oud z Zary. Natomiast ten jest bardziej złożony i bardziej mi się podoba. W ogóle teraz replika, z tej serii replika będzie jeden nowy zapach i czekam na odlewkę, także... Ja bardzo lubię tę linię. Tak jak Eldo bardzo lubię, tak bardzo też lubię tę linię Maison Margiela, chociaż nie wąchałam wszystkich zapachów, ale powolutku sobie poznaję. Więc myślę, że jak najbardziej to... jakie perfumy chciałabyś znaleźć pod choinką? Wiecie co, ja sobie sama kupuję perfumy, ale wejdę po prostu na moją fragrę i powiem wam, czy nadal bym chciała te same zapachy mieć. Co ja tutaj mam? No właśnie ten zapach to już sobie kupiłam. Pełne flakony. Wiecie co, nie wiem, do końca nie jestem przekonana z tego, co tutaj mam, czy bym chciała. O, Elborn od Carner Barcelona bym chciała dostać, tak. To na pewno bym chciała dostać, albo z takich tańszych zapachów, ale równie pięknych, o Club de Nuit Intense Armafa. Bardzo mi się też ten zapach podoba. On pachnie chyba jak noir albo jakiś noir de noir od Toma Forda, ale tamtego nie wąchałam. Chociaż wąchałam, ale wydał mi się jakiś taki bardziej kwadratowy, tak. Ale wąchałam w sklepie na szybko, więc to nie jest pełna opinia. Z tańszych zapachów, co ja tutaj jeszcze mam? Co bym chciała? To jest super zapach, o którym chyba nie mówiłam, ale miałam odlewkę i jest piękny. Czy ja ją w ogóle kupiłam sama, czy ja ją po prostu gdzieś dostałam? Vanille Abricot Comptoir Sud Pacific. Comptoir Sud Pacific marka, a Vanille Abricot to jest zapach waniliowo-morelowy. I to tak naprawdę jeszcze jest tutaj chlebowiec i papaja i cukier. I ten zapach był naprawdę przepiękny. On jest właśnie raz taki niezbyt, znaczy raz z takiej średniej półki, a w niektórych sklepach jest bardzo drogi. No może nie bardzo drogi, ale dość drogi. I tego bym chciała dostać, tak jakbym miała sobie jakieś życzenie powiedzieć. Mogłabym dostać też pełen flakon ćmy z Zoologist, bo to jest zapach, który mi się też teraz podoba. Fajnie ten miód taki, strychowy miód, o, wybrzmiewa i chciałabym go dostać. I Dolce Gabbana The Only One 2.
też mi się zapach podoba i też bym go mogła chcieć dostać. L'Interdit Rouge, ta czerwona, nie, Rouge, tak, L'Interdit Edberham Rouge, też bym mogła dostać cały flakon z Montalp Tropical Woods. Tropical Wood, w ogóle przepiękny zapach, o którym się mało mówi. Ja go kupiłam, to był chyba mój pierwszy zapach niszowy, który powąchałam. Gdzieś tam przypadkiem, jak zaczęłam coś szukać. I jak patrzyłam, to on na Notino bardzo dużo kosztuje, nawet jak na Montal, a zapach był piękny i po prostu wtedy to był taki zapach, który mnie tak pociągnął w stronę perfum jeszcze bardziej. No i chyba tyle. Tam mam więcej zapachów na tej fragrantice, które chcę mieć, ale to bym mogła dostać w choinkę. No. Także, dobra, to było takie, z tego co to faktycznie, jakby mi ktoś chciał zrobić niespodziankę, na przykład Święty Mikołaj, to z tych bym się ucieszyła na pewno. Perfumy na noc sylwestrową. Poczekajcie, bo ja tutaj jeszcze coś pominęłam. Na wigilijną kolację jeszcze pominęłam. No oczywiście, perfumy na wigilijną kolację. Ja po prostu jestem człowiekiem dziwnym. Ja na pewno założę Elixir de Merveille, na pewno, tak mi się wydaje, no tak na 99%. Ale żeby nie powtarzać, pomyślałam, że pokażę Wam dwa zapachy, które też by się nadały. Takie eleganckie i ciekawe, o. Bottega Veneta, ta klasyczna. Piękny zapach, on jest taki mocno skórzany, ale tak słodko skórzany. Wytrawny, przepiękny, jeszcze jakieś takie elementy jakby dla mnie pudru tutaj są. To jest zapach, który mnie oszołomił, jak go poczułam kiedyś na jednej z moich pacjentek i kocham go od tamtego czasu, chyba rok już, albo nawet dwa lata już będą mojej miłości. Tak, bo chyba wtedy byłam w ciąży, tak, z moją młodszą córką, tak, czyli dwa lata. Piękny zapach. I zapach, o którym sobie przypomniałam i mało osób do niego wraca, był wielki szał na niego, gdy pani Agata z kanału Perfum, Ogród Perfum Agaty, powiedziała, że jest podobny do Midnight Poison. To mi się wydaje, do Midnight Poison, tych niebieskich, które są już wycofane. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jest to zapach Nu Rose Patchouli i powiem Wam, że jeżeli wiecie, że ktoś lubi takie tego typu perfumy albo tęskni za tamtymi, ja tamtych nie znam, więc nie powiem, ale dużo osób, które znam, mówi, że są bardzo podobne, to ten zapach jest piękny, jest elegancki. On w opakowaniu pachnie tak sobie, ale na ciele w ogóle jest mega trwały, kosztuje niedużo. W tym swoim takim boomie kosztował 80 zł, teraz myślę, że jest tańszy. Widziałam, że na grupach perfumeryjnych ktoś nawet za bezcen prawie tę flaszkę sprzedawał. Piękny, taki właśnie róża, ale taka troszkę bardziej elegancka przez tą patchoulę. Naprawdę fajny zapach, o którym się mało mówi i myślę, że byłby elegancki na kolację wigilijną, jak najbardziej by pasował. Perfumy na noc sylwestrową, już ten ostatni, już bez takich moich tutaj gierek. Chyba chciałam powiedzieć o By the Fireplace i teraz już o nim powiedziałam. Jakieś takie... Zależy, gdzie tą kolację wigilijną byście chcieli spędzać, bo ja kolację nie wigilijną, tylko sylwestrową noc. Ja od paru lat siedzę w domu, czy to byłam w ciąży, czy nie w ciąży. Ja nie bardzo lubię gdzieś wychodzić. Więc siedzę w domu z dzieciakami, idziemy spać od tak jak zwykle, czyli koło 21, ja 20, 21, one 20, ja tam jeszcze do 21. Nie bardzo przepadam za Sylwestrem przez to, że są wybuchy petard i psy się strasznie denerwują przez to. W domu jest aż biało. Jeszcze pal 6, gdyby to było tylko w Sylwestra, ale to tak gdzieś tydzień przed i tydzień po ludzie bombardują i dla mnie noc sylwestrowa jest po prostu takim, no fajnie byłoby się bawić, jakieś sztuczne ognie, te nie sztuczne, tylko te takie te pręciki. Jak to się nazywa? Zimne ognie, o. No to można sobie odpalić w domu, pośmiać się, albo w dużych miastach, wiem, że we Wrocławiu takie rzeczy się dzieją, te pokazy świateł, ekstra, super. Tak by można było się bawić, albo sobie muzyki posłuchać, jak lubicie coś głośniejszego u siebie w domu, ale nie te petardy, bo nie dość, że psy, to jeszcze ptaki i inne zwierzęta po prostu wpadają w panikę i gdzieś tam się zabijają same po prostu ze strachu, bo takie przypadki się są oszołomione też tym hałasem. Straszna rzecz, fajerwerki, po prostu totalnie to potępiam, więc dla mnie Sylwester to jest taka, no przez to jest nie po prostu jestem wkurzona i ja idę spać, żeby to się szybko skończyło.
Gdybym miała gdzieś iść w gości, no to może by the fireplace, bo bardziej by mnie interesowało takie spędzanie czasu w małym gronie znajomych, śmianie się tam, nie wiem, jakieś ewentualnie, nie wiem, jakieś tam dobre jedzonko, takie wiecie, domowe i jakieś śmichy, chichy, to tak. Jakiś bal sylwestrowy, to zupełnie nie są moje klimaty, ale na przykład Use With You od Estée Lauder, też takie właśnie, to bym pewnie założyła coś, albo piotkę od Chanela, tego typu rzeczy. No. Wyświetlam Wam, jeżeli mówię o jakichś perfumach pierwszy raz w ciągu mojej wypowiedzi, to wyświetlam je jeszcze raz, a jak powtarzam na przykład o piątce Chanela, to już tam będzie, będą po prostu podlinkowane jak zwykle u mnie na dole wszystkie zapachy, o których nawet tylko wspomniałam. Więc taka ta noc sylwestrowa, chyba że zapach po prostu czystej pościeli, bo tak będę spędzać, czyli w łóżeczku Sylwestra i godzinę 12, no to nie wiem, teraz no zapach czystej pościeli, no to wiecie te wszystkie jakieś pudrowce, może, dobra, no to tak, po prostu Sylwester to taki znielubiany przeze mnie dzień. Fajnie, że się coś zaczyna nowego i tak dalej, jak ktoś to lubi, ja po prostu jestem tego typu też osobą, która potrafi z dnia na dzień zamknąć coś i powiedzieć nie, nie będę tego robić, albo od dzisiaj coś nowego zaczynam robić, typu ćwiczenie i tak dalej i robię to. Dla mnie tak jakby Sylwester jako nowy początek, nowy rok to nie, nie, jakoś niespecjalnie. Dobra. I ten hałas, po prostu hałas, banuje po prostu Sylwestra z powodu hałasu. Jak to się zmieni, to będzie lepiej, ale dalej już widziałam, że sprzedają w sklepach te paki tych głośnych petard i już mi się niedobrze robi. Dobrze, kochani. No to jeszcze w ogóle nie chodzi też o zwierzęta, ale też osoby na przykład w spektrum też źle to znoszą. Nawet nie tylko w spektrum, ale no mnie też taki hałas denerwuje. Bo to jest przerażające i dzieci się boją w ogóle, dorośli albo ludzie, wiem, że też gdzieś, którzy przeżyli wojny, jak słyszą takie hałasy, mają PTSD. Po co? Jak można tyle fajniejszych rzeczy zrobić i wydać pieniądze na coś innego, na przykład na perfumy. Albo inne atrakcje. Dobra, kończę. Odpowiedzcie mi na takie pytanie, jakie wy lubicie na przykład perfumy na Wigilię, albo też takie w zimie, które najchętniej używacie. Jestem ciekawa. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Pa!